Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Hannibala, to jest piąty odcinek z serii Od Zera do Bohatera. W tym odcinku zapraszam was na skrót z mojego ślubu, opowiastki przy Metinie, bonowanie srebrnej bransolety oraz robimy misję na czwartą stronę od Uriela. Serdecznie zapraszam. Nigdy nie lubiłem tego robić, gdyż zawsze miałem problemy z normalnym i trudnym lochem. Mam nadzieję, że tym razem jakoś to pójdzie i po prostu dojedziemy za pierwszym razem. Łatwy loch znam już na pamięć, no ale to przez to, że wiadomo, nawet po XX latach niegrania, no dojechałem sobie bez problemu. Dalsze części, no to już troszkę inaczej. Zawsze jednak wolałem sobie bić levela niż robić questy, ale to jest jednak, że tak powiem, główna linia, więc no opłaca się robić te wszystkie questy z głównej linii, powiedzmy, fabularnej. Musimy tutaj znaleźć czwartą stronę, są dwa pomniki w tym lochu, najpierw jedziemy do jednego, potem jedziemy do drugiego. Tak przy okazji co u mnie, zalało mi w mieszkaniu pokój, także odcinek, który miał się pojawić w tamtym tygodniu się nie pojawił, bo no, trzeba było szybko działać, a mamy pierwszy pomnik, więc odcinek się w tamtym tygodniu nie pojawił, była informacja, no spora część osób z was pewnie jej nie widziała, bo widziałem, jakie były wyświetlenia, czyli raczej część nie widziała. Jeden komentarz był, żeby jednak pytałem się tam, czy dobijamy po prostu, czy wbijamy odcinek, który już miałem przygotowany, 8-minutowy, czy po prostu poczekamy, aż wszystko ogarnę i wtedy to dopiero wrzucamy. No, wygrała ta opcja właśnie, że poczekamy, dogrywamy i wrzucamy. Słuchajcie, no, było to niemiły wydatek jednak, niespodziewany. No, 90 litrów w pokoju, paręnaście stówek poleciało. Oj, kurde, trochę się cofnąłem, niechcąco, dobra. I co? No ale dobrze, już wszystko ogarnąłem, powiedzmy, nikogo nie zalałem, więc jest mega dobrze. Jeżeli chodzi tutaj o postać, tak naprawdę przez te parę dni, które w sumie nie grałem, czy tak, 3 dni nie grałem, potem pogrywałem sobie troszkę i wbijałem sobie po prostu konia i oddawałem zęby. Został mi jeden ząb do oddania, więc też dosyć spoko. Dobrze, od wejścia do tego bossa, nie pierwsze wejście po lewej, jak się cofamy, tylko drugie i tam jest ten drugi pomnik, słuchajcie, no dobra. Teraz już wiem co robić. I tu w lewo, i tu powinien być pomnik. Dobra, jest pomnik. Więc poszukiwanie pomnika. Tak, dostałem doświadczenie oraz stronę. Zobaczymy, może jakiś medal konny jeszcze wypadnie. Medal. Ale raczej nie, bo mam za duży level. No dobra, no to żeśmy zrobili. Barabum. Dobra, stary, gdzie ty jesteś? Witaj, mędrzyce. Och, znalazłeś czwartą stronę. Tak jest, jestem w dużej jaskini, gdzie żyją małpy. Pararara. Czemu ja, bo małpy w ogóle w jaskini są. Dobra, dostałem doświadczenie, yangi, pigułkę, magii, wow. Nie potrzebuję tego, ale... Ale dobra, nie? Dobrze, co ten Uriel dalej od nas chce? Przerażeni ludzie, wykorzystaj wiedzę kapitana, dowiedz się czegoś o nieznanych przybyszach. A, to już jest troszkę inny quest. Idź do kapitana i dowiedz się coś tam. No dobrze, to idziemy do kapitana, co on tutaj od nas by chciał. Panie drogi kapitanie. Dawaj twoją siostrę na... gadanie. O Jezus, ja tego mam. Nieznajomi w wiosce. Ostatnio wzrosła liczba przybyszów w naszej wiosce. No, normalne, nie? Do chodzenia doszło, że Nakijama sąsiedni wioski i może mieć z nim coś wspólnego. Postaraj się dowiedzieć o dziwnych przybyszach. Dobrze, to idziemy do Nakijamy. Teraz tylko mówię. Militar. Wtedy bierzemy sobie wierzchowca za 150 defa. Tarczę na 6-1 już mam. Plus 9. I no, będę sobie ładnie spoty tuk. Szamankę już mam. Ślub mam. Wszystko jest. Zaczyna się jakiś event dzisiaj. Jakieś dzieci kwiatów czy coś. Zobaczymy, o co tam chodzi. O, bym się tu mu wpierdzielił. Chyba wilk daje 150 defa, co nie? Jakoś tak. Metin Czerni. Dobrze, mamy tutaj zdrajcę. Nie, sorry, to nie zdrajca. Co to za pytanie? Przykro mi, nie mogę ci pomóc. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Nie, ciężko jest znaleźć sobie pracę. Więcej informacji, coś tam. O kurwa. Nakijama przyznał się, że nieznajomy przybysze chcieli, aby zabił bez kapitana. Oh my god. To jest jeden z najgorszych questów, jaki tylko po prostu jest. Na surze, której się pozbyłem, zabiłem około 50 best kapitanów. To mnie tak wstrzymało po prostu mój rozwój postaci, że ja pierdzielę. Także myślę, że na tym akcencie zakończymy sobie robienie questów. Ja go oczywiście będę tam w międzyczasie gdzieś ubijał, ale jak uda mi się to nagrać, nie? No to wrzucę. Czemu ona nie tańczy? Co ona, kurwa, jakaś zarętwa? Ja
wiecie, jest event. Także ubijemy sobie Metina w lesie, spróbujemy, Metin 8-5, rękawice ubierzemy na końcu, mam jedną rękawicę z lasu, gdyż jak był event 5 Metinów w jednym, no to się wbiłem na las i... No dołączyłem się do Metina, też tam był Metina 9-0, więc dołączyłem się. Teraz stepnę się właśnie szamaneczką. Więc myślę, że no taki ślubik to jednak to było coś, to było coś i zobaczymy jak mi to w ogóle pójdzie, bo wtedy no niestety wychodziło 5 respów na raz i za cholerę nie mogłem dać rady tego ubić. Teraz mam... Właśnie włączyłem sobie taką podkę, tam, że mam podkę, co ja gadam. Atak Boga Smoków sobie załączyłem, ale to dlatego, że był... nie śmiejcie się, ale list, ten 9 ogonów, ten bossik, no chciałem zobaczyć, czy w ogóle go pocisnę. Ubiłem mu tam 1/5 HP, coś takiego. No i tak naprawdę to mu się zaczynało respić i takie hity mi walił, że... no tak czy inaczej padałem, tam chwilę się trzymałem przez 2-3 minuty, ale w końcu i tak padłem, nie? Więc... no nie wyszło. Ale dobra, no to taki teścik był. No i teraz tutaj sobie przy okazji, że mam to, bijem Metina, hity dosyć fajne. Jest to broń na poziom 40, także no, kończy mi się ta broń za około 6 dni, więc... więc jak najbardziej na 50 sobie odbierzemy, pogramy wtedy 2 tygodnie i dopiero potem wbijamy level 61. Zastanawiam się, czy nie, no nie chciałbym raz do 75 czy tam do 70 jechać. Zostałbym na tym 61 jeszcze tam przez chwilę. W sumie nie wiem co porobię, no ale tylko po to, żeby jednak zostać na tym w miarę niskim poziomie, tym pułapie i coś tam jeszcze z tych metinów porobić, podrobić, ewentualnie 69 tak naprawdę, bo z tych metinów na socha, no to może być już słabiutko. Ale dobra, no jak na razie jest okej. Okay. Fakt, że mam tego franka. Wiesz, to tak pod wpływem namowy na streamie, na drank streamie, ktoś mnie namówił, żebym go kupił. Dobrze, źle. No ma bonus do PD, no w sumie to mi nie jest potrzebne. 15 do ataku, no to jest akurat fajne, ale słuchajcie, trudno. Zakręciłem sobie również raz kołem, niestety chyba tego nie nagrałem. I dropnęło mi tutaj właśnie za 19 SM-ów chyba, jakoś tak, skrzynia broni tarczowej. Zaraz wam pokażę, co tam może z tego wylecieć. Na razie jej nie będę ruszał. O, jak ja nie lubię dryad, słuchajcie, nie lubię. Strasznie ich je. Kurwa, padnę. Padłem. Proszę zostawić mi moją szamankę tylko. No nic, słuchajcie. Padłem, powstanę. Tiger Powerade, czy tam jakieś inne gówno. Czy jakieś coś, jakiś volt z Biedronki. I pyk, idziemy dalej, nie? Pyk. Jestem bardzo zdenerwowany, że dalej nie zrobili tutaj nic z tym berkiem na bodziaku. No jest to dla mnie mega chujowe, że wbijając na wysokie G czy P, no traci się sporo, więc no niestety, ale prawdopodobnie zostanę na G1 zostanę tym berkiem. No bo no nie opłaca się za dużo. Niektórzy tam robią G5, G9, coś tam, ale to jest też tak bez sensu, nie? Bez sensu. G1 i tyle. Mamy miłość z moją Helenką, moja to jest Helena Stroi, na 58%. Jak będę bardzo chciał, no to tam się coś przywali, nie? Ale to już jakieś bransolety miłosne, czy jakieś naszyjniki. W zależności od tego, czy będę potrzebował, o, tak powiem. Bo jeżeli chodzi... O, Jezus. Pozdrawiam, dupcio. Nie wbiłeś mi się Medina. Wow. A jest połowa, więc no, fajnie, dziękuję. Kurde, w szoku jestem. Słuchajcie, kupiłem tarczę. Kupiłem tarczę za 80 kaka. Plus 9, 5 bonów, raz ją zmiksowałem, pokażę wam, chociaż w sumie nie ma co dużo pokazywać. Nie ma co pokazywać w sumie. I wbiło mi się tam 12 siły, 12 inta, 6 diabły. Ogólnie dla mnie z dupy bon, aczkolwiek zastanawiam się, znaczy tak, wystawię, może uda mi się sprzedać za 100 kaka i będę tam 20 kaka do przodu. No bo trochę szkoda mi to miksować, nie, wiecie, tak, może komuś się przyda. Jakby ktoś tam miał NNO właśnie w jakiejś szacie aury czy coś takiego, no to taka tarcza była myślę w miarę całkiem w porządku, no dla WPK tylko, no bo wiadomo, że bodziak to jednak nie. To odpada. Pyk. No. Dawaj. Troszkę biję tego Metina, no ale słuchajcie, jakby mi dropnęła rękawica, no to byłbym bardzo zadowolony, nie? To by już było fajnie. Jak na razie mam jedną. Może uda mi się więcej zrobić. Dobra, muszę odjechać kawałek dalej. Stary, tak jakby sposób. Odjechać dalej, bo dryady są strasznie opóźnione. One nie są rozwinięte za bardzo. One, żeby mnie uderzyć, one muszą się na tam mniej więcej podobne miejsce, gdzie ja przed chwilą byłem. No i one dopiero potem się kumają, że ja jednak cofnąłem, nie? To tak, to jest taki Windows 9.5. O, dryady to jest Windows 9.5. Tak bym to tutaj porównał. Albo taki Internet Explorer. Tragiczny. No. Dawaj, bodziak. W ogóle Aura M3, słuchajcie, no. Kupiłem sobie, sprzedałem FMS-a. Sprzedałem bardzo zajebistego FMS-a i no naprawdę dużo zarobiłem. No i kupiłem sobie te parę aur. No i powiem wam, że tragedia. Użyłem mało, bo tam użyłem 5 zwoi tam z Questa, chyba jakoś tak. No i jedna aura mi wyszła na 5. Teraz czytałem 2 ostatnie dni, to też mi żadne nie wlazło. Więc no tak troszkę, kurde, słabo. Zwojować nie będę, to nie. Pierdolę, przepraszam, ale może kupię tam raz sobie 10 jakieś zwoi, jak mi będzie brakowało, ewentualnie jak będę do V2 wchodził, bo wchodząc do V2 na taki fajny exp, chciałbym...
chciałbym mieć już zrobionego bojowca, mieć te skille, bo takie wyjeżdżanie z tych jest bardzo przydatne, wtedy jakiś właśnie wierzchowiec ze 150 defa, no to już tym bym bodziakiem pocisnął ostro, nie? No już bym normalnie spotywalił już z palca, nie powiem gdzie. W nosie oczywiście. O! Czy przeżyje? Tak. No te duchy wierzby są lepsze niż ten. Niż te driady, w sensie lepiej się je bije. Walą trochę, ale dobra. Załóżmy sobie rękawicę. Gdzie ja mam rękawicę? Tu mam rękawicę. Oczywiście, słuchajcie, ja nie wiem, co ja mam z tym, ale ja nigdy nie mogę mieć miejsca porządku w ekwipunku. No ja nie wiem, w to wywalić, to mi szkoda, to włożyć do magazynu, to też mam full, kurde, zawalone, no. Ja pierdolę. Przepraszam, że tak klnę, albo na przykład takie kady magii plus 4, no. Ja wiem, że to jest syf, no ale to jest plus 4, no trochę szkoda mi to wyrzucić, no. Kurde, nie wiem, no. No, ciężko. Ciężko. Dobra, ostatni tutaj respik. Mam rękawiczkę założoną. No jestem ciekaw, jaki wysyp będzie itemów, no bo mam teraz tak, rękawicę z lasu mam założoną. Mam rękawicę, o kurde, mam rękawicę z misji na 50 poziom, czyli z tego tobołka. Mam rękawicę z IS-a, więc no kurde, no mam sporo tego dropu. Tylko muszę tutaj kawałek odjechać. Pyk, pyk, pyk. Oczywiście ubili mi szamankę, gnojki. Tak się nie godzi bić kobietę moją. nieładnie. Tylko wydaje mi się, wiecie co, że jeżeli przed końcem Metina pada się, że drop jest gorszy. Nie wiem dlaczego, tak po prostu mi się jakoś tak wydaje, że tak po prostu jest, bo... No bo tak. Tyle Metinów, co ubiłem w swoim życiu, to tak mi się wydaje, że jeżeli na końcówce padasz, to masz gorszy drop. Ale w sumie zobaczymy za chwilkę. No, bodziaku, nie przedłużaj tutaj nam tego tutaj, no bo kurczę. Patrzcie, ja mam jedno miejsce. Jedno miejsce. Szkoda, że te odłamki, no jednak się tutaj nie stakują, że tak powiem, w jedną dziesiątkę i potem normalnie na kola, nie? A nie, że ja tu muszę mieć 10 miejsc dlatego. No to tak trochę tragicznie. No i jeszcze dalej, jeżeli chodzi o małżeństwo, powiem wam, że jestem mega zadowolony, ona za mną wszędzie przychodzi. Czy ja do niej się tepnę, czy ona do mnie, no, jest miło, miło. Mogę tak jakby na dwa konta szukać, no patrzcie, szałem się włączyła, szukać metinów. I? Zbroja, Feliaccio, kadę uchylenia, rękawica złodzieja, kurde, dobra, kadę magię, wypierdzielaj. Rękawica złodzieja, jest nowa rękawica. Dorwisty muszę wywalić, żeby tą rękawicę odłożyć. Odłamek, nimfa, exofux, no ogólnie... Śmieci, które podniosę, bo jednak je tam sprzedam. Tylko trzeba miejsce na szamance. No dobra, mam coś. Dobra, nią sobie podniosę. Tutaj itemki, nic raczej takiego nie będzie. Nimfa z intem, bardzo fajnie. Dobra, szamanka podniosła, drobną rękawiczkę, więc ja jestem mega zadowolony. I, a teraz lecimy dalej. Podsumowując moją sytuację obecną w grze i życiu, zrane mieszkanie, remoncik, parę dni wyjętych z życia, jednakże wszystko się udało zrobić. Jeżeli chodzi o postać, dzisiaj odbieram sobie zdjęcie konia na bojowca, jeszcze paręnaście dni będzie militar, aura jak zwykle nie wchodzi, berek wchodzi, o widzę to ja nawet zapominam, także no tak to jest. Bonowanie było naprawdę skromne, srebrny ranzoleta, 15 na błyskawice, 2 PZ, 10 wiatr, myślę, że ją na chwilę obecną zostawię. Jeżeli chodzi o ebonitowe kolczyki, to tam mam 10 diabły, 20 ruchu, 8 przedmioty, do V2 jak najbardziej ruch mi się przydaje, przedmioty oczywiście też, ja po prostu kocham być mobilny. Także dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, jeżeli chcielibyście coś jeszcze zobaczyć, ewentualnie pozdrowić wszystkich na YouTubie, bądź coś takiego, to piszcie, będę wrzucał wasze pozdrowionka. Dzięki za to, że czekaliście na ten odcinek. Serdecznie pozdrawiam i łapa w górę. Siema!